Cześć, tu Aitra. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 12 lekcji programowania w C++. Dzisiaj kontynuujemy temat funkcji, czyli w lekcji 10 dowiedzieliście się, co to jest funkcja, jak ją używać, gdzie ją deklarować itd. W lekcji 11 dowiedzieliście się, co to jest przeciążenie nazw funkcji, czyli jakie warunki muszą być spełnione, abyśmy mogli mieć wiele funkcji o tej samej nazwie. Dzisiaj z kolei zajmiemy się tematem funkcji, która wywołuje samą siebie. Tak, czyli zajmiemy się rekurencją. I teraz tak, co z tą rekurencją, tak? O co w tym chodzi? Tak, czasem, kiedy musimy zaprogramować jakiś algorytm, okazuje się, że on wygląda w ten sposób. Czyli mamy, że n silnia to się równa n razy n minus 1 silnia. Czyli widzimy, że aby obliczyć n silnie, musimy umieć obliczyć n minus 1 silnie, tak? Czyli taki wzór wywołuje samego siebie, tak można powiedzieć. No i tak, czasem jest tak, że istnieje tylko taki wzór, albo nie znamy innego i wtedy musimy umieć sobie z tym poradzić, tak? Wówczas przychodzą nam z pomocą funkcje rekurencyjne, czyli takie, które wywołują same siebie. Czasem jest fajnie, bo znamy inny sposób, tak? W sposób iteracyjny. W tym wypadku by on wyglądał w ten sposób. Tak, czyli sposób, w który możemy zaprogramować pętlą. Jeśli znamy, to fajnie, jeśli nie znamy, to sobie musimy z tym radzić. Tak, musicie teraz sobie zapamiętać, że funkcja rekurencyjna to jest taka funkcja, która wywołuje samą siebie. Skoro mamy to, że funkcja woła samą siebie, to musimy zadbać o to, aby z każdym wywołaniem funkcji nasz problem się redukował. Tak? Czyli tak jak tutaj, problem w następnym kroku jest redukowany do n minus 1. Ta funkcja wywoła następną n minus 2. I musimy zadbać o to, żeby ten problem się redukował i żeby kiedyś był jego koniec, tak? Bo inaczej wpadniemy w nieskończony ciąg wywołań, a tego nie chcemy, bo nam się nic nie policzy. Program nam się po prostu w pewnym momencie wywali. To jest to, co już powiedziałam wcześniej. Czasem znamy wzór rekurencyjny i nie istnieje rozwiązanie iteracyjne, czyli takie, które byśmy mogli zrobić w pętli, albo jest ono bardzo skomplikowane, czyli lepiej na to nie patrzeć, bo wzór jest tak trudny, że ciężko byłoby go analizować. I w takich wypadkach sięgamy po rekurencję. I teraz silnię można obliczyć albo za pomocą rekurencji, czyli korzystając z tego wzoru tutaj, albo za pomocą pętli, tak, czyli iteracyjnie, korzystając z tego wzoru. Ale na przykład wyrazy ciągu Fibonacciego możemy obliczyć tylko rekurencyjnie. Nie jest mi znany algorytm iteracyjny na wyliczenie wartości wyrazów ciągu Fibonacciego. I teraz tak. Jak wygląda taka funkcja, która wywołuje samą siebie? Mamy oblicz silnie, przyjmowany jest int, jest tworzona zmienna int silnia. I teraz tak, jeśli i jest mniejsze bądź równe od 1, to by wystarczyło, że jest równe 1, to silnia jest równe 1. I to jest warunek kończący nasze wywołania, tak? Czyli aż zejdziemy do jedynki, jak zejdziemy do jedynki, silnia przyjmuje wartość 1. Normalnie silnia jest liczona jako n, czyli ta liczba, razy silnia minus 1, czyli z każdym kolejnym wywołaniem, na przykład 5 silnia, będzie 5 razy silnia 4, silnia 4 wywoła silnie 3, silnia 3 wywoła silnie 2, silnia 2 wywoła silnie 1, a silnia 1 zwróci wartość 1. I wtedy program będzie zwijał to z powrotem, czyli zbierze wynik 1, potem zbierze wynik silni 2, silni 3, silni 4, aż wróci do silni 5. Cały ten wynik zostanie tutaj zebrany, a my potem ten wynik zwracamy w returnie. Tak to mniej więcej wygląda, tak? Czyli musimy być świadomi, że im większy argument podamy, tym więcej wywołań funkcja zrobi, tak? Wywołań samej siebie. I potem te wszystkie wartości są z powrotem zbierane i jest zbudowany nasz wynik. Więc to tak mniej więcej działa. Tak, a tutaj jest przykład, jakbyśmy zrobili silnie w postaci pętli, nie? Czyli, że budujemy pętlę od i do n i w każdym przebiegu pętli mnożymy
tak, silnie, dodatkowo o 1. Czyli to będzie tak 1, w drugim przebiegu razy 2, razy 3, razy i tak dalej, aż do n. Dobra, tak to wygląda. Jak chodzi o funkcje rekurencyjne, to na ogół osoby początkujące mają z tym problem. Raz, że niewiele osób mogą mieć doświadczenia ze wzorami rekurencyjnymi. Bardzo często ciągi są podawane wzorem rekurencyjnym i może być to dla Was temat obcy. Jednak warto pamiętać, że taka możliwość jest, nawet jeśli w tej chwili nie potrzebujecie, bo być może kiedyś, jak będziecie programowali coś dla siebie albo w pracy, może się okazać, że rzeczywiście przyjdzie Wam zaprogramować algorytm, który no, wymaga wywołania funkcji przez samą siebie, ale wówczas będziecie pamiętali, że coś takiego istnieje i jak najbardziej można tego używać. Dobra. Tutaj mamy standardowo zadanka. Spróbujmy je zrobić razem, żebyście zobaczyli, jak to działa. Zrobimy wspólnie trzy zadanka i trzy potem zostawię Wam do przećwiczenia. Zadanie numer 1, czyli ciąg Fibonacciego. Jak definiujemy ciąg Fibonacciego? Wyraz zerowy ciągu Fibonacciego to jest 0. Wyraz pierwszy to jest 1. Wyraz n-ty obliczamy jako sumę dwóch poprzednich. Czyli wyraz na przykład 5 to będzie suma wyrazu czwartego i wyrazu trzeciego. Dobra, przejdźmy do Eclipse i załóżmy sobie nowy projekt. Najlepiej to zobaczyć, jak to działa w praktyce. Lekcja numer, to jest już numer 12, zadanie ekstra numer 1. Klasycznie ten komentarz wywalam, a tu wklejam, co mam zrobić. Dobra, to wywalamy. I tutaj piszemy sobie obliczam wyrazy ciągu Fibonacciego. Oczywiście musimy teraz taki wyraz ciągu Fibonacciego wiedzieć, jaki numer wyrazu, więc potrzebujemy zmienną int. Wiecie co, ja ją nazwę n, żeby tutaj z tym wzorkiem się ładnie pokrywało, będziecie wtedy lepiej widzieli. Dobra, pytamy teraz użytkownika. Podaj numer wyrazu. Tyle nam wystarczy. I to wprowadzamy do zmiennej n. Na ogół jestem przeciwna zmiennom typu ABCD, ale w tym wypadku tak zrobię, bo będzie ładniej widać, jak ten wzór działa, nie? Dobra, i teraz tak. Potrzebowalibyśmy funkcję, która będzie nam zwracała int, tak? Ciąg Fibonacciego nie może mieć wartości ułamkowych. Oblicz wyraz ciągu Fibonacciego. I to przyjmuje jeden argument, przyjmuje n. A, dobra. To musi być na pewno dodatnie, więc możemy jeszcze sobie zrobić to w do-while'u. Póki n będzie ujemne, tak? Bo 0 może być. Niech będzie robione to. Dobra. Ok, mamy zdefiniowaną funkcję. I teraz widzicie, że po definicji funkcji nie widać, że to będzie funkcja rekurencyjna. Dopiero w ciele to zauważymy. I teraz tak. Najpierw musimy zadbać o warunek ten kończący. Czyli jeśli if n jest równe 0, wówczas może stwórzmy sobie jeszcze zmienną wynik. Wówczas wynik zgodnie z naszym określeniem jest równy 0. Else if. Czyli jeśli teraz n jest równe 1, to wówczas wynik będzie równy 1, czyli jesteśmy tutaj. W przeciwnym wypadku wynik to się równa. I teraz, jak jest liczony teraz wynik? Jest brany
Oblicz ciąg Fibonacciego na liczbie n minus 1 plus oblicz ciąg Fibonacciego na liczbie n minus 2. Tak? Czyli tu muszę umieć obliczyć ciąg Fibonacciego n minus 1, a tutaj n minus 2. Po tym wszystkim ja muszę zwrócić wynik. I w tym momencie tutaj funkcja wywoła to dla n, czyli jak będzie na przykład n równe 5, to tutaj będzie n4, n3. To potem wywoła kolejne wyrazy ciągu Fibonacciego ze zmniejszonymi rzeczami, aż obie wartości osiągną 0 bądź 1. Tak? I w tym momencie już dalej ciąg nie pójdzie. Dobra? Więc tutaj teraz wyświetlamy użytkownikowi komunikat. Wyraz o numerze n jest równy oblicz ciąg Fibonacciego dla n. Dobra, wydaje się, że wszystko mamy. Zbudujmy to. Nie ma błędów, jest super. Dobra, znowu się nie ogarną, więc tutaj uruchommy. Najpierw sprawdźmy, czy działa dla tych dwóch pierwszych wyrazów. Czyli dla zera mamy 0, jest ok. Dla 1 mamy 1, jest ok. Czyli teoretycznie dla 2 powinniśmy mieć 0 plus 1, czyli 1. Jest dobrze. Teraz dla 3 powinniśmy mieć 1 plus 1, czyli 2. Jest dobrze. Dla 4, tak, będzie 3, bo to jest 2 plus 1. Teraz pamiętamy, że będzie następny będzie 2 plus 3, czyli wyraz numer 5 powinien dać mi 5. Teraz poprzedni był 3, teraz jest 5, czyli wyraz numer 6 powinien być 8. Tak? Teraz następny będzie 5 plus 8, czyli 13. Czyli widzimy, że wszystko działa, tak? Wchodzi w te funkcje, one wywołują siebie nawzajem, tak? Tak długo, aż nie zejdą do wartości 0,1. Potem wynik jest z powrotem zbierany i jest zwracany. Czyli wszystko działa elegancko. Możemy sobie zobaczyć z ciekawości, jak wygląda wyraz numer, nie wiem, 15. Tak zakładam, że tak jest. Pewnie można w internecie poszukać tabelkę z kolejnymi wyrazami ciągu Fibonacciego i sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. Więc widzimy, jak to działa, tak? Więc najpierw zadbałam o warunki kończące i potem wynik był redukowany, tak? Czyli kolejne wywołania funkcji są z numerami mniejszymi. To mi zapewnia dojście w pewnym momencie do warunków kończących. Potem już będzie wynik zbierany i przekazywany do returna. Super. Zadziałało, poszło. Napisz program, który pobiera liczbę n, a następnie wyświetla na ekranie liczby od 1 do n. Aha, czyli ma wyświetlić 1, 2, 3, aż do n. Wszystko jasne. Więc robimy sobie nowy projekcik. Lekcja numer 12, zadanie drugie. I to wszystko wywalamy i standardowo wklejamy, co mam zrobić. To wywalam. Program wyświetla liczby 1, 2, aż do n. Dobra, potrzebujemy znowu zmienną. Int, znowu nazwę ją n, żeby było wygodniej. Dobra, i teraz tak, to musi być znowu liczba dodatnia, więc weźmy sobie duala, co więcej, musi być nawet większa od 1, tak? Ale wystarczy, że weźmiemy, że n, jak będzie mniejsze bądź równe niż 0.
Tak, no bo najbliższa liczba, która ten warunek spełni, to jest 1. I prosimy użytkownika. Podaj liczbę dodatnią. Dobra, i tutaj sobie wtedy ją wprowadzimy w zmienną n. Ok, i teraz potrzebujemy coś, co nam wyświetla liczby. Tak, czyli funkcja sporo ma wyświetlać, więc będzie void. Wyświetl liczby. I ta funkcja przyjmie jeden argument. Jeden argument przyjmie n. Dobra, mamy deklarację funkcji. Wróć, nie wytnij, tylko skopiuj, Ctrl-C. I teraz musimy sobie zdefiniować, co ta funkcja ma robić. Kiedy ta funkcja ma działać, tak? Czyli jeśli if... Może zrobimy inaczej. Może być w sumie. If n jest większy bądź równy niż 1. Tylko w tym wypadku funkcja ma coś robić. Tak, bo jeżeli n już spadnie nam poniżej jedności, to będzie niedobrze. I co ma ta robić ta funkcja? Ta funkcja ma na pewno wyświetlić nam tą liczbę n, którą akurat ma. Weźmy tabulator, żeby nam liczby na siebie nie wpadły. Dobra. Linii nie kończmy, żeby nie były w nowej linii. O co mu chodzi? Tak nie podkreślał, nie? Czy też podkreślał? A, bo mi się ten nawias zniknął. Dobra. Usunęłam za dużo. Zawsze jak wam zacznie podkreślać, zastanówcie, co się stało, żeby było dobrze. Ok, i tutaj sobie wywołajmy wyświetl liczby, ale na n minus 1. I teraz tak, teraz wtedy powinien on zejść, aż zejdzie do jedynki i powinien zacząć, wracając, tak, zacząć wyświetlać liczby. Więc tutaj sobie robimy wyświetl liczby, tak, od n. Zobaczmy. Teraz się znowu ogarną. Liczbę dodatnią, weźmy 5, tak? Jest 1, 2, 3, 4, 5. Czyli on tutaj zmniejszał liczby i potem wracając zaczął je wyświetlać. Tak wszystko działa po kolei. Co ciekawe, jakbyście to cout przenieśli na dwie wyświetl liczby, czyli żeby najpierw wyświetlał, a potem wywoływał samego siebie, to wówczas byście mieli liczby w odwrotnej kolejności. Tak, czyli jeśli by to cout było nad wyświetl, to by najpierw wyświetlał, potem zmniejszał i wtedy byście mieli w drugą stronę 15, 14, więc też taki sprytny sposobik. Dobra, to działa, zresztą chyba takie zadanie nawet jest tutaj, o właśnie, to. I teraz mamy xn policzyć, x do potęgi n, korzystając z rekurencji. No dobra. Lekcja numer 12, zadanie trzecie. Super, mamy to. Teraz usuńmy tą część i wpiszmy komentarz. Oczywiście normalnie normalnie byście tak nie robili potęgi, bo od tego jest funkcja POW w bibliotece CMAF, ale warto tę funkcję zrobić w ramach ćwiczeń. Teraz tak, potrzebujemy double x'a i potrzebujemy int potęgę. Teraz tak, cout. Podaj liczbę. Nie w tym miejscu. Dobra. I to cin do x'a.
Teraz tak, potęgę chcemy tylko dodatnią, więc musimy sobie zrobić dowhile'a. Czyli póki n będzie ujemne, to podaj potęgę, liczba dodatnia i wprowadzamy to do liczby n. Dobra, to mamy, czyli pod while musimy wywołać funkcję, więc stwórzmy ją sobie. Ona może zwrócić double, oblicz potęgę. Ta funkcja przyjmie dwa argumenty, czyli przyjmie double x i double n. Dobra, mamy deklarację funkcji. Teraz doróbmy do niej jej ciało, czyli co ona tak naprawdę robi. Potrzebujemy zmienną wynik. I teraz tak, jeśli nasza zmienna, czyli nasze n osiągnie 1, no to wtedy wynik ma tak naprawdę wartość x. Dobra. W przeciwnym wypadku wynik to jest co? To jest pomnożenie x razy oblicz potęgę z x, ale jeden niżej. I musimy return wynik. Tak, czyli zwracamy wynik. I to powinno wystarczyć, żeby nam to zadziałało, więc robimy cout. Potęga jest równa i tutaj bierzemy oblicz potęgę xn. Dobra, to powinno wystarczyć. Zbudujmy. Nie ma błędów. Wszystko jest ładnie. Odpalmy. Weźmy sobie na przykład 2 do potęgi 5. Elegancko. Albo 3 do potęgi 10. Załóżmy, że tyle to jest równe. Super, czyli widzimy, że to działa. I znowu ta funkcja wywołuje samą siebie tak długo, aż n nie osiągnie jedynki. Wtedy jest zwracany tak x w zmiennej wynik. I wtedy rekurencja się zakończy i wszystko zostanie zebrane. Wyniki wszystkich tych wywołań i zwrócone nam w zmiennej wynik. Dobra, przygotowałam Wam jak zwykle tam jakieś zadanka do zrobienia. Pokażę Wam, jak one działają. Programowanie CPP. Lekcja numer 12. Zadanie to jest już będzie czwarte. Debug. Dobra, binarka jest, jest. Ok, to ma zwrócić liczby w odwrotnej kolejności. Tak, są w odwrotnej kolejności. To już mi miejsca brakło na wyświetlenie ostatniej, więc ją wcisnął. Ale jak weźmiemy mniej, to będzie jak trzeba. Tak, czyli widzimy, że jest wyświetlone 12, 11, 10, aż do jedynki. Tak, czyli jest w kolejności odwrotnej. To się robi tak samo jak to zadanie, tylko że wyświetlenie jest przed wywołaniem rekurencyjnym. Dobra, teraz mamy, wyczyśćmy ekran. Teraz mamy sobie następne zadanie. Poczekajcie, wejdę tylko do katalogu. Lekcja numer 12. Zadanie to będzie piąte. Debug. Dobra, zobaczę tylko, czy jest binarka. Jest, dobra. Teraz patrzymy. Mamy obliczyć wyraz ciągu, który jest zadany w ten sposób. Wyraz zerowy i wyraz pierwszy są równe 1. Wyraz n-ty jest obliczany jako an minus 1. Plus 2 an minus 2 plus 3. Czyli coś podobnego jak z Fibonacci'im, tylko tyle, że ten warunek jest inny i początkowe są inne. Ale w bardzo podobny sposób to możemy zrobić. Dobra, uruchommy. Zobaczmy, czy dla zera działa. Jest, dla jedynki działa. Teraz weźmy sobie tak. To jest 0, 1, czyli numer, wyraz numer 2 powinien mieć 1 plus 2 plus 3, czyli powinien mieć 6. Jest, ok. A wyraz numer 3 jesteśmy w stanie jeszcze policzyć sobie ręcznie.
Jak mamy 3, czyli wyraz numer 2 to jest 2, numer 1 to jest też 2, czyli mamy 2, 4, momencik, bo się pogubiłam. Wyraz numer 2 miał wartość 6, czyli tu będzie 6 plus 2 razy 1 plus 3. 8 plus 3, 11. Zgadza się. Zobaczmy sobie jakiś większy wyraz. Tak, czyli wszystko jest liczone. Ostatnie zadanie, bardzo fajne. Dobra, muszę wejść dwa katalogi wyżej. Lekcja numer 12, zadanie ekstra. To już będzie nie 5, 6. Katalog D-Book. Dobra, binarka jest. Macie napisać program, który wyznaczy największy wspólny dzielnik, tak? Czyli taką liczbę, która dzieli liczbę A i liczbę B jednocześnie i jest największą z możliwych. Ale macie skorzystać z algorytmu Euklidesa. Algorytm Euklidesa działa tak, że wartość zmiennej B przypisujemy do jakiejś wartości tymczasowej. Nowa wartość B to jest reszta z dzielenia A przez B, a A zostaje wartość, jaką B miało na wyjściu, tak? Czyli tę wartość tymczasową. I ten algorytm jest wykonywany tak długo, aż B nie osiągnie wartości 0. W momencie, kiedy B osiągnęło wartość 0, A przechowuje wynik. Więc to jest bardzo sprytny algorytm. Jest to dosyć taki zoptymalizowany algorytm na wyznaczanie największego wspólnego dzielnika. Dobra, największy wspólny dzielnik. Weźmy sobie może 2, albo nie, 4 i 6. Największym wspólnym dzielnikiem powinno być 2. Dobra, a weźmy sobie 10 i 25. To największym wspólnym dzielnikiem będzie 5. Super, wszystko jest liczone. 22 i 3, 22 i 33. Działa, bardzo ładnie. Tak, więc macie ciekawe zadanka do zrobienia. Tak jak mówię, ten temat jest bardzo trudny. Czasem o tym temacie nie mówi się na początku w ogóle. Mówi się o nim dopiero dużo, dużo później, aż nabierze się jakiegoś doświadczenia. Tu się też problem wiąże z tym, że można w ogóle nie mieć doświadczenia z samymi wzorami rekurencyjnymi i możemy mieć problem z ich czytaniem. Ale jak troszeczkę poćwiczycie, to na pewno dacie sobie radę. W dzisiejszym materiale to będzie już wszystko. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuczka w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. Możecie też zawsze wcisnąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco z materiałami, jakie dodaję. A staram się je dodawać w miarę regularnie. Z każdego odcinka na odcinek Wasza wiedza i umiejętności powinny się zwiększać. No cóż, zostaje Wam tylko życzyć powodzenia w robieniu zadanek. I do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.